Cześć, jesteśmy dzisiaj u Andrzeja Dzikowskiego, tylko że tym razem w jesiennej aurze. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z Andrzejem, mianowicie strzelnica nieco zimniejszą porą. Dzień dobry, witam serdecznie na strzelnicy. No jest jak jest, no ale strzelamy przy każdej pogodzie. Wiesz dobrze, że na strzelanie nie ma złej pogody. Jest dobra, albo bardzo dobra, albo jak mówią Norwegowie, nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Właśnie. No i o ubraniach kilka słów dzisiaj, tak, myślę, że pogadamy. Dokładnie tak. Przede wszystkim temat odnośnie tego, w jaki sposób możemy się ubrać. Czy rzeczywiście dobrą opcją będzie ubrać jak Eskimos czy na cebulkę? No bo jednak musimy jakoś mieć możliwość przystawienia się do tej broni, żeby nam nie utrudniała strzelanie i było to komfortowe. Jeżeli jesteś strzelcem, takim amatorem, przyszłaś sobie na strzelnicę postrzelać i niekoniecznie jesteś zaawansowanym posiadaczem broni i strzelcem, no to umówmy się, że nie ma co inwestować w takie ubrania profesjonalne, dedykowane do strzelania. Natomiast warto by było pamiętać o tym, że pogoda no, na zewnątrz jest jaka jest, więc te ciuchy powinny być ciepłe, powinny być wygodne, no i takie swobodne w poruszaniu się. No i podstawą chyba tutaj będzie też na pewno bielizna termiczna, no bo tak, ona nas najlepiej odizoluje, ewentualnie tak. Jakaś kurtka, ale chyba też nie puchowa, no bo z tego co widzę i sama osobiście mam i ty również, takie dość leciutkie, żebyśmy mogli jednak swobodnie manewrować. Mogę ci opowiedzieć historię tej kurtki. To jest kurtka, którą używam od roku czasu. Rok czasu chodzę w niej i w zimę, i w lato, i pracuję w niej tutaj na strzelnicy. Jeżdżę wszędzie po strzelnicach, no oczywiście dostosowana do pory roku, tak? Czyli w tym okresie jak teraz, plus zima. Czyli naprawdę daje radę i się ale sprawdza daje, w różnych warunkach. Niesamowicie. Natomiast niestety dwa tygodnie temu byłem na zawodach, na jakichś tam ogólnopolskich zawodach. Przypadkiem odwiesiłem na wieszaku i wyobraź sobie, komuś się spodobała. No to także dość mam powszechne. Na całe szczęście mam nową taką kurtkę, musiałem zainwestować, no mam. Jest rewelacyjna. No ale no to ktoś potwierdził właśnie, dzięki temu, że zabrał, no to potwierdził, tak, że naprawdę jest całkiem niezła. Kończąc wątek tej kurtki, tam był monitorik, oddać mi tą kurtkę. A oprócz właśnie takiej odzieży ogólnej, myślę, że chyba najistotniejszym elementem są właśnie rękawiczki, no bo to one jednak będą odpowiadały, żebyśmy dobrze trzymali tą broń, żebyśmy mogli dobrze operować spustem. Ja zdecydowałam się właśnie dzisiaj na takie mechaniksy, są nawet dobrze dopasowane, mają polar, wydaje mi się, że będą odpowiednie, bo są takie dość kompaktowe, jak sam uważam. Okej, zdecydowanie masz rację. Rękawiczki jak najbardziej, ale wiesz, są trzy takie miejsca, przez które ciepło ucieka. To są dłonie, to są stopy, no i oczywiście głowa, tak? Jeżeli chodzi o stopy, no to nie jest jeszcze tak zimno, nie chodzimy po śniegu, jeszcze nie ma takiego dużego mrozu, żebyśmy musieli buty takie odpowiednie zimowe wraz ze skarpetkami zakładać. No ale dłonie już będą marzły, więc odpowiednie rękawiczki, te mechaniksy, które w zasadzie nie wybierzesz, ale ja mam taką wersję zimową już. No wydają się takie nawet troszeczkę grubsze. Są bardzo ciepłe i odpowiednie dla mnie, bo ja lubię jak mi jest dłonie ciepło. Bo umówmy się, strzelanie ze zmarzniętymi dłońmi, ze sztywniałymi palcami, no to ani przyjemne, dokładnie, ani komfortowe, a już na pewno nie będzie celnie, bo to wszystko jest sztywne i do kitu. Jeżeli chodzi o czapkę, ja na razie jeszcze nie zakładam, bo nie jest mi jakoś tam mega zimno w głowę. Ty też tak, wiesz, że jest wiaterek, ale jeszcze ale dajemy radę. Mamy. Dokładnie razie, tak. Bo trzeba to założyć. Dokładnie tak. To, jeżeli chodzi o ciuchy, to. Ciuchy dedykowane mają to do siebie, że producent takiej odzieży, no na przykład Pentagon, bo ty i ja się tam zaopatrujemy, producent takiej odzieży zadbał o to, żeby to były ciuchy odpowiednie do właśnie takich zabaw, w jakiej się dzisiaj będziemy bawić, czyli takie odpowiednie do strzelania. I czym się właśnie charakteryzuje taka odzież, która, tak jak mówisz, jest odpowiednia do strzelania? Co, no poza na samym, co powinniśmy zwrócić uwagę? Poza samym komfortem termicznym, to ta odzież jest przemyślana właśnie pod kątem strzelca, tak? Ma dość szeroki zakres ruchu, tutaj nic się nie ciągnie, nic nie uwiera. Dodatkowo w miejscach, w których powinny być, są kieszenie. No, strzelec może potrzebować skorzystać z tych kieszeni w odpowiedni sposób, mając założone jakieś rękawiczki czy coś, więc te suwaki, te zamki, to wszystko jest przemyślane pod tym kątem. To są dość charakterystyczne ubrania, ale jak się wejdzie do, no nie wiem, do militariów, tak, do sklepu, to są charakterystyczne ubrania, które widać, one pasują na strzelnicę. No i do tego jeszcze w przypadku Pentagonu jest dodatkowo wodoodporny, a dzisiaj nas nie rozpieszcza deszcz, także myślę, że na pewno nam się sprawdzą. Znaczy, ja to w tej kurtce, tak jak ci powiedziałem, chodzę przez, wiesz, cały ten okres jesienno-zimowy i wczesno-wiosenny. I w sumie jak jest tak, mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli jest tam do minus 3, do minus 5, to w zasadzie mam pod spodem tylko pod koszulkę. Vivian, nie było stoliczka, proszę, przynajmniej stoliczek się pojawił, pyszna kawa. Magia kina, mi się podoba taka. Słuchaj, zanim weźmiemy się za rozstawianie tych celi, to najpierw kawa i jedziemy. Super, dobra, dziękuję bardzo. Smacznego. Ty to jesteś gospodarz jednak.
Rozumiem, że zanim zaczniemy strzelać, musimy mieć najpierw do czego? No tak, no zdecydowanie. Wieszamy, słuchaj, na trzech stanowiskach. Mhm. Raz, dwa, trzy, przykładaj swoją. Mhm. Cele mamy przygotowane, przy czym sobie ogarnęliśmy. Teraz powiedz mi proszę, z czego dzisiaj będziemy strzelać? Wiesz co, będziemy tak, strzelać z pistoletu, ze strzelby, z karabinka i z karabinka w 22 LR, więc takim spokojnym, fajnym kalibrze. Te cele, co mówiłaś, to na razie tak na początek tarczowe, później zostawimy sobie jakieś blachy, postrzelamy jakąś tam dynamikę. Natomiast tak, chciałem, żebyś sobie strzeliła już tak, jak nam się ściemni i to światło troszeczkę będzie, znaczy, no nie będzie go po prostu. No właśnie to... widzę, dlatego że są latarki, czyli jest naprawdę szansa, że będziemy sobie strzelać po ciemku. Tak, strzelimy mega. Coś po zmroku, w dużym skrócie, więc jak już będzie można to światło wykorzystać. Dwa pistolety, jeden sobie zaraz wybierzesz, oba Glocki 19X, z tym, że różne światło mają założone. Jedno światło to jest Baldr S z laserem. Drugie zwykłe światło, Valkyria 3 i tu jest tylko latarka. Strzelić sobie jednego z jednego i z drugiego, żeby zobaczyć, nie? Wykorzystamy i laser, i samo światło. A to osobiście w takim użytkowaniu właśnie broni codziennym, na co byś się zdecydował? Na tą wersję z laserem czy na zwykłe światło? Zdecydowanie z laserem. Wiesz, to akurat mój wybór, ale ten laser ja wykorzystuję jeszcze do czegoś innego. Do nauki, strzelania, nie mojej, tylko do ludzi, na których pracuję. I on się mega sprawdza do tego. Nie będę tutaj zdradzał tajników wykorzystania tego lasera, choć taki ogarnięty instruktor pewnie wie, jak sobie to wykorzystać. Natomiast dla mnie to jest mega atut. Nie? No poza tym w takim zastosowaniu, jak zwał, tak zwał, bojowym, ten laser ma swoje uzasadnienie i całkiem fajnie się sprawdza. To sprawdzamy. Śmiało, idziemy. Pięć stopni, było zimno, ale daliśmy radę. No i jak światło? Pomagało trochę w strzelaniu? Znaczy nie ukrywam, że byłam przekonana, że będzie to w ogóle niemożliwe do ogarnięcia, ale naprawdę dzięki latarkom i dzięki laserowi przede wszystkim, no też fajna przygoda. Naprawdę mi się podobało i mimo, że jest strasznie zimno, bo mamy chyba z 5 stopni, tak. To nawet tego nie odczuwam, bo byłam tak skupiona. Najważniejsze, żeby się coś działo na strzelnicy. Tak. Jak się dzieje, to nie ma problemu. Fajnie, to wtedy naprawdę fajna zabawa. Dziękuję Ci bardzo to ja i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymaj się.